Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam poopowiadam trochę o ekonomii wdzięczności, czyli filozofii, na podstawie której prowadzimy całe wydawnictwo, całą naszą firmę, jak żyjemy, jak działamy, czym oddychamy. Filozofia ekonomii wdzięczności opiera się na dziesiątkach tysięcy maleńkich kroków, które powodują, że społeczność rośnie i klienci to dostrzegają. Ja robię swoje Facebook Live'y od około półtorej roku. I każdy Facebook Live jest nawiązanie kontaktu z moją społecznością po raz kolejny. Każde przywitanie się, zobaczenie, pozdrowienie, podziękowanie za komentarz jest oznaką tej ekonomii wdzięczności. Czym jest wdzięczność? Wiemy. Dziękowaniem, docenianiem, zauważaniem, patrzeniem na to, czego potrzebuje społeczność, otoczenie, nie tylko internetowe. Ale co z tym słowem ekonomia? Takie działanie po prostu się opłaca. I też słyszę czasami komentarze, że to jest takie egoistyczne, kapitalistyczne, takie śliskie, niefajne. A ja uważam, że właśnie to jest piękne, cudowne i konkretne, że dając dobro, dając swój czas, angażując się bardzo mocno w dyskusję z moją społecznością, czyli wami w tym przypadku, buduję ten kapitał wdzięczności w momencie, gdy ja czegoś potrzebuję, to wy mi to dajecie. Albo poprzez zakup książek, produktów, usług, szkoleń, ale nawet przez wasze aktywności marketingowe. Czyli znowu, widzę, teraz jest prawie 40 osób na tym live'ie. Jeśli ja was poproszę o to, żebyście to wideo dalej udostępnili, to wy to zrobicie, no i większość z was, bo oczywiście z połowa osób tutaj na live'ach jest zupełnie randomowymi ludźmi z Facebooka, też was pozdrawiam. Ale ludzie, którzy oglądają mnie regularnie, często od dawna, to w momencie, gdy ja proszę o udostępnienie, to się dzieje. Mamy teraz w ofercie nową książkę Garygo Wajneczuka, która do nas już jedzie z drukarni. Dzisiaj opakują folię, więc będzie u nas w magazynie jutro albo pojutrze. I zdecydowaliśmy się na zmianę okładki, którą wykonał tej bardzo sympatyczny grafik, tego bardzo pozdrawiam. I zobrazowaliśmy to zupełnie nową okładką, która dokładnie pokazuje, na czym polega ekonomia wdzięczności. Czyli tak, Marcin Osman robi Facebook Live'a, daje darmowe wideo na YouTubie, robi posty na Instagramie, robi webinary i dopiero w tym miejscu, w trzecim, czwartym kroku prosi swoją społeczność o to, aby się odwzajemniła albo staniem się działem marketingu, albo pomocą, albo zakupem i w takim cyklu to działa. Też zauważyłem, że wiele osób próbuje tą ekonomię wdzięczności skrócić do jednego kroku, czyli trochę dadzą i później nas uproszą. I w momencie, gdy nie otrzymają od swojego klienta udostępnienia, transakcji czy jakiejś aktywności, na którym im zależało, to się na niego obrażają. Nie macie pojęcia nawet, a może macie pojęcie, jak wiele razy ja dostaję prywatne wiadomości, w której ktoś mnie coś prosi i najczęściej pomagam, albo odpowiadam, gdzie taką informację można znaleźć, albo odsyłam do konkretnej książki i często słyszę, jak nie ma tej odpowiedzi ode mnie, bo tego mam tak dużo w inboxie facebookowym, że tego nie jestem w stanie ogarnąć w ogóle, bo inbox facebookowy w ogóle nie ma opcji sortowania wiadomości po wątkach, oznaczania itd., to później otrzymuję wiadomość: wiedziałem, że tak jest. To, co mówisz na live'ach, nie działa. A ja tej wiadomości zobaczyłem, bo ona już spłynęła sobie znacznie niżej, bardzo głęboko. I osoba, która nic dla mnie nie zrobi, jest absolutnie obcą osobą, coś ode mnie chce, nie otrzymuje i mówi: no tak, buc, ściemniacz. Albo: wiedziałem, że tak będzie. Szkoda mojego czasu w ogóle na ciebie. Rozumiecie? Czyli on nic nie dał, poprosił, nie dostał, bo nie zauważyłem tego, jest później pocisk w drugą stronę, czyli wytłumaczenie sobie, dlaczego ktoś mu nie odpowiedział. W takiej sytuacji mamy dziesiątki codziennie i jest to tak dużo, że można by tą osobną książkę napisać. Uważam, że to jest najlepsza książka pod kątem takim filozoficznym, jaką wydajemy, bo to jest sposób myślenia, taka kultura organizacyjna. Jeżeli klient do nas pisze, to my zawsze staramy się na jego korzyść te działania przeprowadzić. I to nawet nie chodzi o działania biznesowe, ale to jeżeli tylko widzę możliwość do zrealizowania jakiegoś takiego jakiegoś mega małego kroczku czy gestu wobec klienta, to to robię.
jeżeli mogę mu zawieźć produkt osobiście, bo jest na mojej trasie, to to robię. Zdarzyło mi się kilka razy, gdzie zobaczyłem klienta, który zamówił u nas książkę z dostawą, jak się okazało, ulicę obok, gdzie ja przebywałem wtedy, w Warszawie czy w Lublinie, to ja szedłem do niego, dając mu tę książkę, bo dla mnie istotne jest to, żeby mieć kontakt z moją społecznością. Nie chodzi o to, żeby samemu dostarczyć produkty do klienta po kosztach, ale żeby wystawić się na kontakt z tym klientem i móc w pełni patrzeć, czego on potrzebuje, jaki jest, co mu to daje i czego naprawdę potrzebuje. Zamówiłem sobie w sklepie internetowym w piątek produkt, jedną paczkę. Zamówiłem drugi produkt, chciałem domówić, żeby było wysłane w jednej paczce. Nie otrzymałem żadnego kontaktu ze sklepu, telefon nie działał, a dzisiaj przyszła paczka kompletna, z dwoma produktami w jednym kartoniku. I wystarczyłoby, żeby jakaś pani Krysia, pan Tomek, pan Józek mi napisał: jasne, spoko, załatwione, no problem. I to by wystarczyło, żebym był w stanie w ogóle zapamiętać, jak ten sklep się nazywał, a nie, że kupiłem to na Allegro, przez sortowanie po cenie tego samego produktu i wybrałem dostawcę najtańszego. Rozumiecie? Takie mikroznaki. To, że ja produkuję to wideo, jest teraz 50 osób, super, bardzo fajnie, to nie jest dla mnie zwrot z inwestycji natychmiastowy. Tak samo, ekonomia wdzięczności to jest kultura, która wymaga pielęgnowania i działania long term. I to nie jest szybki zryw, to nie jest kupno reklamy na Facebooku, to jest ciągłe dawanie tej wartości. Na przykład Agata Jakuszko, która jest świetnym case study biznesowym rozwoju biznesu, która dając ogromną wartość wiedzy szkoleniowej w zakresie tego, jak rysować, jak malować, jak robić sketchnoty, jak obrazować to za pomocą sztuki, jaką jest malowanie, rysowanie, to jest talent Agaty, całkowicie wykusiła konkurencję. Jest numerem jeden, co to pod kątem rysowania na konferencjach, jak i ilustracji, prac graficznych, bo dała tą wiedzę, która kiedyś była bardzo głęboko chowana. Agata ma swoje produkty, usługi, kurs online i to mega pięknie działa, bo ona doskonale rozumie, czym jest ekonomia wdzięczności. Mało tego, jak Agata to usłyszy, bo nie wiem, czy jeszcze jest tutaj, patrzę kątem oka, to prawdopodobnie to samo zauważenie jest jej na tym live'ie generuje wdzięczność. Tutaj widzę, że jest też Jowita Trzaska. Jowita, pozdrawiam cię serdecznie. Jowita wydała książkę w ramach naszej grupy i dostaliśmy książkę w prezencie. Ja nawet nie miałem czasu jeszcze, żeby nagrać wideomateriał o tej książce, ale wiem, Jowita, na przykład, że Kamila już ją czytała. I często ludzie nam wysyłają jakieś gifty, książki, prezenty i oczekują, że natychmiast pojawi się recenzja. To tak nie działa, bo ja nie prosiłem o to, a jeśli wysyłasz do mnie z intencją, że ma się pojawić i później się obrażasz, to znaczy, że absolutnie nie kumasz tego, jak to funkcjonuje. I u nas miksowanie takich rzeczy jak ekonomia wdzięczności, jak mam pod ręką, ze sprzedażą, no bo to jest biznes. Wszystko, co mówię na moich live'ach, webinarach, dotyczy biznesu. Wszystko, co robię w kontekście, wszystko, co robię w obszarze internetu, dotyczy biznesu i sprzedaży. To takie miksowanie tych rzeczy powoduje, że mam jeszcze większe efekty, zasięgi i to, że my potrafimy mieć produkty szerokie u nas w sklepie OSM Power, książki własne, czyjeś, to właśnie ekonomia wdzięczności i brand i relacja powodują, że klienci, czyli wy kupujecie u nas te książki, a nie wybieracie najtańszej książki na Allegro z tego tematu. Albo jesteście w stanie wskazać nam błędy. Hej, zobacz, tam coś nie działa w tym linku. Albo popraw literówkę w sklepie, że wy dbacie o to, żebyśmy mogli o was dbać jeszcze lepiej. I to jest ten przekaz mój dzisiejszy ekonomii wdzięczności dla was, że jeśli interesujecie, w jaki sposób budować głęboką kulturę organizacyjną opartą na relacji z klientem i znacznie większej trosce o każdego użytkownika czy widza materiału, a nie patrzenie tylko i wyłącznie na skalę, że tam na tym liczniku musi być teraz 100 tysięcy widzów, albo jeśli na moim live'ie nie będzie 300 osób, to go w ogóle nie kontynuuję, albo nie warto w ogóle zaczynać, bo na moich live'ach były na początku 3-4 osoby, to przegrywasz tą grę ekonomii wdzięczności. I mówię o tej książce dzisiaj, bo raz dostałem info z drukarni, że do nas już jedzie. Jest to książka idealna na to, żeby pomyśleć przez te wolne weekendy teraz o tym, jak ją wdrożyć. Czy przypadkiem nie gonienie za komercyjnymi zasięgami, nie
zabiera więcej niż to, co mogłoby dać takie spotykanie się ze społecznością na żywo, tak jak teraz to robię. To powoduje, że krok w tył, czyli skupienie się na relacjach w internecie, daje znacznie większe zasięgi i ruch long term. I do mnie piszecie, dobra, co trzeba zrobić, żeby mógł tak jak ty wrócić produkt i zobaczyć później dziesiątki komentarzy ludzi, którzy mówią kupiłem. No to jest gra długoterminowa. A ten content, wiedzę darmową cisnę daje przecież odkąd pamiętam. A z każdym miesiącem robimy to jeszcze lepiej. Z tym cię zostawiam. Pogooglaj sobie, czym jest ekonomia wdzięczności. Kliknij sobie też w link. Zainwestuj te 45 zł w tą książkę. Bo to zmieniło całkowicie to, jak prowadzimy biznes. Dodatkowo dało nam też możliwość nie tracenia energii na nowy rozpęd, nowe aktywności, szukanie czegoś innego. I możemy konsekwentnie krok po kroku cisnąć, napierać, robić. Ekonomia wdzięczności. Polecam wam bardzo serdecznie.